Patrz, co to wynalazła, szyszki takie dziwne. Nie bizuzi tym, bo to będzie ją boleć, wiesz? Już właśnie Jarka czepła. Jakie drzewo tutaj jest? Tutaj pospadały właśnie. I oczywiście Dorotka musiała wziąć. Także idziemy teraz zobaczyć tutaj na dół. Są baseny, no ale oczywiście pogoda dzisiejsza do basenu to do niczego się nie ma. A tak w ogóle to cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie na naszym kanale. Pierwszy odcinek tak faktycznie z naszego pobytu w Portugalii. Trzeba sobie jakoś radzić, proszę bardzo. Zuzia po trawie. My po schodach. No właśnie. Oj, oj, oj. My sobie tu jedzamy. To nie wychylaj się. O, widzę basen. No. Jest basen z wodą. Jest basen z wodą. Uważaj, bo to są mrówki, a ty tak po prostu sobie... Mały basen i duży basen. Ja będę do tego dużego. Do tego basenu masz karty. Mama. Jarek, ale my jesteśmy blisko tych... klifów. Tych klifów, co się statkami pływa. Tam zobaczcie, jest... są ścieżki wydeptane i tam pójdziemy sobie zobaczyć z ludzią, postaramy się. I tam pewnie jest zejście na plażę od razu. Jasierek. A tutaj, ja nie wiem, czy tutaj też Jarek nie można gdzieś zejść, tędy, typowo. O tym ja mówiłem. Aha, ja myślałam, że ty mówisz o tamtym. Nie, ja nie mówię o górach, tylko o... A ona mówiła o tych kajakach tutaj. No. Aha, mój tata oszalał. Dlaczego? Bo on chce pływać w tym głębokim morzu. Mówisz? Tak. Dorka, rączka. Mama, ja dam mój patyk do morza, żebyś nim popił. Ła, la, la. Są tam dalej schody. Patrz. Plaza! No. Aloha! Aloha. Jesteśmy, Dora? Na skałach. Na skałach, zobaczcie. Tam są oni. A tu jesteśmy. Zastanawialiśmy się, po co są te kamienie. A te kamienie są po to, żeby właśnie odgrodzić. I żeby była plaża. Bolą mnie nogi. Mama, bolą mnie nogi. Nogi cię bolą? No. Zuzia jest najlepsza. Wyjdziemy tutaj z samego dołu na górę. Prędzej schody to ja miałam wózek, Jarek Zuzia. Jak już jedzie, to Zuzia mówi ciężko. Ale kij, że ona siedzi jak królewna. A tata zapycha. Ciężko było. Zmęczyłaś się? O Boziu, dałaś radę, jestem z ciebie dumna. Ojojoj, oj. Ty też dałaś radę. Szybko, bo będzie rosło.
Jak zmaleje, musisz szybko biec, wiesz? Szybko, 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 szybko. No szybko, bo to nie urośnie mocno. Jeszcze raz i szybko. Mokre buty. On jest nienormalny. Co robisz? Basen. Basen? No. A Zuzia co robi? Pastę. Czuję, że za chwilę Zuzia będzie miała całe getry mokre. Nie. My jesteśmy właśnie drugi raz na plaży. Byliśmy na mieście, jak widzieliście. I tak. Dziewczyny się bawią w piasku. Słońca nie ma, tam ładnie świeci. Ale dzisiaj jest taki dzień właśnie, że raz świeci, raz nie świeci. Jak świeci, to jest strasznie duszno. Prędzej, chociaż też nie świeciło, to też było duszno. A ty gdzie idziesz, żaba? Nie, nie, poczekaj. Sama nie będziesz szła. Zobacz, jakie są fale. Ojciec już ma dupę mokrą. Mokro? Uważaj! Jak tam? Zimno w kubkę? Patrz, jaka idzie fala. Jak? Dobrze. Dobrze, no widzę właśnie, że dobrze, widzę, widzę. Ciepła. A też z tej strony? Też dobrze. A jaka ma być? Idziemy zobaczyć, jaka jest woda. Dojdzie? Dojdzie! Zimno! Zimno! Nie doszła. Doszła. Śmiałam się, śmiałam, a przyszła taka fala, że im nie podmyło. No, babeczka też wychodziła właśnie z wody i jest tak usko, że jest ciut niżej, trzeba zejść, to ona właśnie podchodziła. Patrz, ta fala idzie i tak na nią ją jeszcze do tyłu wzięła. Trzeba uważać, a widzicie, słoneczko wyszło. Wyszło. I'm gonna go.
Ty masz gacie mokre, a ja mam pełne skórki. Nie, no spokojnie, przecież pójdę się przebrać. O! Ale poszło. Tak, mi to mówisz? Radek, patrz. Idzie przepływ dziewczyny. No, idzie, idzie. Bo coraz dalej woda idzie. Ten, w Kalisko. No, tam był kiedyś normalnie plaża. Tam się zaczyna plaża. Tak samo jak tam masz od. Widzisz po prawej stronie, co tu się to wszystko woda wynosi. Fale uderzają. Jak była tam plaża, to co było tu? Jeszcze. Tak samo, tak było. Tak. Tutaj porobiłyśmy zamek, jeden, drugi tam. Tu jest dziura. Teraz wychodzi tutaj. Drzwi mam pokazać. A tu mamy takie drzwi. Idziemy, nie? Jest już po 7 godzinie. Już powoli się robi ciemno. Nie widać tego tak w kamerze, ale robi się już, zapada zmrok, a my pędzimy coś zjeść. Chociaż dziewczynom jest to nie na rękę, bo one to najlepiej już by się położyły spać. Tak, najlepiej by dostały kanapkę i poszły spać. Dorota już jest wykąpana, więc jak wrócimy, to jeszcze tylko Zuzię wykąpać. Wiecie, morze robi swoje, piasek robi swoje, jod robi swoje. Także tak, my idziemy zjeść i zobaczymy, jeszcze może spróbuję się odezwać. Nie wracasz po ciemku do domu, to zostajesz tutaj do rana. Tak. Ale podejrzewam, że oni szybciej się zamkną i się zrobi jasno. I co wtedy? Jaka miła. Zobaczcie, 10 minut później jest ciemno, po prostu ciemno. Prawda, Dorotka? O, Dorotka zmęczona. Do zamka też, prawda? A zamówienie już mamy zrobione i czekamy. Tutaj dziewczyny miały kotwisz z krewetkami, a krewetki poszły na bok. Mają podzielone wszystko. Prawda? Dobra rybka? Dobra. Wiedzieliśmy, że pewnie będą taka porcja, że dziewczyny nie przejedzą każdej osobno. Jeszcze fasolka do tego. Czarna. Smakuje? No, nie zła. Widać, że bardzo świeżo. Także kolacja to w sumie na wielkim wypasie, bo ja nie wiem, czy to zjem. Nie? Tak. Ale łosoś wielki. Idę jeść. Łosoś? How I wonder what you are. How I wonder in a star. Pięknie, Dorotko. Teraz, kochani, jest już ciemno, nie zapada zmrok, już jest po zmroku. Jest ciemno, my właśnie wyszliśmy z restauracji. Porcje były nieziemskie, to jest po prostu, ja nie zjadłam, nawet frytek nie zjadłam. Zjadłam łososia takie 3/4 i powiem wam, że jestem tam nawet sałatki praktycznie nie tknęłam, bo po prostu jestem pełna, tak? Tak. I myślę, kochani, że już będziemy kończyć, prawda? Tak. Także pa, pa! Do zobaczenia następnym razem!